I say I'm not okay, I'm terrified. When I go to sleep, when I close my eyes, what the hell am I supposed to do? Dzisiaj opowiem wam o tym, jak wyszedłem w poszukiwaniu Puszczyka Uralskiego, którego już wcześniej fotografowałem, ale tym razem nie udało mi się go znaleźć. A w dalszej części odcinka będzie troszeczkę ciekawiej, bo Puszczyka Uralskiego już widzieliście, natomiast nie rozmawialiśmy jeszcze na tym kanale na pewien temat, który przewija się bardzo często w komentarzach. I właśnie na ten temat w środowisku w ogóle fotografów przyrody jest bardzo duża polaryzacja, to znaczy powiemy sobie o obróbce zdjęć, o tym, czy warto, czy nie warto, czy w ogóle wolno, bo są też takie głosy, które mówią, że absolutnie nie wolno obrabiać zdjęć dzikiej przyrody, bo przecież psujemy przez to całą naturalność. I po moim tonie pewnie możecie już zauważyć, że ja jestem w ogóle przeciwnikiem takiego podejścia. To są nasze zdjęcia, róbmy z nimi kompletnie to, co chcemy, to na co mamy ochotę. Jeżeli chcemy obrabiać, to obrabiajmy. Ale też są pewne wyjątki i jest parę rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, zastanawiając się, podejmując w ogóle temat tego, czy obróbka zdjęć wnosi coś do zdjęć naszych, do naszych fotografii dzikiej przyrody, bo chyba tego wszyscy chcemy, żeby te zdjęcia były jak najciekawsze, jak najbardziej wartościowe. I teraz pytanie, czy obróbka w tym pomaga, czy właśnie przeszkadza? Zapraszam. I słuchajcie, zaczniemy sobie od tego mojego nieszczęsnego Urala. Puszczyka Uralskiego widzieliście już na tym kanale, ja go fotografowałem przez 2 dni z rzędu i to było 3 tygodnie temu albo 2 tygodnie temu. Nie chcę przekręcić. W każdym razie był tutaj sobotę i niedzielę. Później przez tydzień mnie tutaj nie było, bo byłem w pracy. I tydzień później przyszedłem znowu, nie spotkałem go tutaj, ale zamiast pomyśleć, że on się gdzieś wyniósł, to pomyślałem, że okej, jest zimno, w nocy padał śnieg z deszczem, wszystko zamarzło, pokrywa śnieżna zrobiła się taka twarda, pewnie ciężko mu polować, pewnie w ogóle szukał schronienia i musiał się gdzieś tymczasowo oczywiście wynieść. No ale przyszedłem tutaj znowu dzisiaj i znowu go nie ma w tym miejscu, a jest tydzień później, więc obawiam się, że on znalazł sobie po prostu drugiego puszczyka do pary albo znalazł po prostu lepsze miejsce do żerowania i nie wiem, czy on tutaj wróci. Więc zrobiłem znowu kilometry, oczywiście całkiem przyjemne, bo po drodze spotkałem też jeszcze kilka innych ciekawych gatunków, między innymi suweczkę kolejną. No ale Urala nie ma. Więc dzień bardzo fajny, przyjemny. W ogóle miało padać, a jest pogoda rewelacyjna. Jeżeli taka pogoda się utrzyma, to ja wracam do tej suweczki za chwilę i mam zamiar zrobić jej jakieś ciekawe zdjęcia podczas zachodu. Ale zobaczymy. Nie chwalmy dnia przed zachodem. Więc Urala nici. Jeżeli on się tutaj nie pojawi za tydzień, to ja odpuszczę sobie to miejsce w poszukiwaniu Urala. Będę tutaj przychodził w innym celu, bo wydaje mi się, że jeszcze parę gatunków tutaj mogę z tego miejsca, z tej miejscówki wyciągnąć. Między innymi na przykład krzyżodzioby świerkowe, które widziałem już tutaj, że przelatują. Tam na dole jest taki fajny lasek świerkowy, bardzo gęsty. Mam nadzieję, że uda mi się je tutaj kiedyś sfotografować. No ale nie o krzyżodziobach dzisiaj mowa. Więc Urala dzisiaj nie będzie, natomiast zobaczycie dużo suweczki, bo ja spędziłem z nią wchodząc tutaj całkowicie w niezamierzony sposób. Nie planowałem się fotografować suweczki. Znalazłem ją znowu przypadkiem. Wydaje mi się, że zagęszczenie w ogóle tego gatunku suweczki tutaj w Beskidach jest strasznie duże. Albo dane są zaniżone. Nie wiem, ja znalazłem dane z 2017 roku. Tam było około lekko ponad 1000 par. Nie pamiętam teraz, czy to 1200 czy 1500. W każdym razie, no jak na całą Polskę, no to zagęszczenie powinno być, nie powinno być tak, że ja znajduję suweczkę prawie przy każdym wyjściu teraz, kiedy już wiem, gdzie jej szukać i jak wygląda jej biotop. A tak się dzieje. Znajduję ją prawie za każdym razem, kiedy widzę, oho, tutaj może być suweczka, bo mamy połamane drzewa, mamy trochę buków, mamy trochę świerków, jest trochę otwartej przestrzeni, jest miejsce, gdzie ona może sobie siąść i polować. No to zazwyczaj ta suweczka gdzieś tam jest, szczególnie jak idę rano, łatwo ją usłyszeć, bo one się odzywają teraz. Jest szczyt po prostu, jeżeli chodzi o nawoływania suweczek i innych sów też podejrzewam, jak to wiosna. Więc jakiś czas temu narzekałem, że ciężko mi znaleźć sowy, że tak bardzo bym chciał je sfotografować, a teraz już kolejna suweczka. Ale za każdym razem jest fajnie, za każdym razem ona się zachowuje trochę inaczej. Ta dzisiejsza, jak do tej pory, była najbardziej taka dogadana ze mną. To znaczy, ja wam tutaj puszczę też przebitki, bo nagrywałem telefonem do relacji. Zobaczycie, że ja do niej podchodziłem bardzo, bardzo blisko, a ona nic. W ogóle ona się odzywała do drugiej suweczki. Tak mi się wydawało przez moment, że tylko dlatego ją usłyszałem, bo one gdzieś tam ze sobą gadały. W każdym razie mam dużo bardzo ciekawych zdjęć, takich wydaje mi się do tej pory najlepszych zdjęć suweczki, jakie udało mi się zrobić. Plus mam parę materiałów wideo.
Więc dzień udany, nie wrócę z pustą kartą na pewno. A jeżeli już przy karcie jesteśmy, to miałem mikrozawał. I to jest taki tip i porada dla wszystkich. Noście ze sobą zawsze zapasowe karty. Nie wiem, 2, 3, 4, tak żebyście zawsze byli pewni, że macie kartę pamięci gdzieś w zapasie. Bo ja wyciągnąłem ten aparat, którym nagrywam, włączam go, ustawiam, podpinam mikrofon tu, podpinam tam, zmieniam ustawienia, znajduję jakieś miejsce, które nie będzie straszyć, ustawiam odpowiedni kadr, klikam nagrywanie, no nie nagrywa. O co chodzi? Nie ma karty oczywiście. No i już panika, bo kurczę, chciałem zrobić tą suweczkę, tutaj mam dwie karty, no ale przecież jedną już mam prawie zapełnioną po tej sesji suweczki, jak drugą poświęcę na nagrywanie, to zostanie mi jakieś 300-400 zdjęć na suweczkę o zachodzie, oby. A przecież 300-400 zdjęć to jest mało, na pewno mi się skończy w najmniej przewidywanym momencie i tak dalej, panika, mikrozawał. A musicie wiedzieć, że ja nie zawsze wychodzę, po prostu zawsze ten aparat mam naładowany, ale nie wiem, kiedy po prostu będę miał czas na to, żeby nagrać. Czasami przez cały dzień chodzę, szukam i ciężko znaleźć taką chwilę, kiedy mogę siąść tak jak teraz, znaleźć jakieś fajne miejsce w ciszy, jeszcze bez wiatru, chociaż troszeczkę dzisiaj wieje, i ponagrywać. Więc jak wszystkie te warunki były spełnione, miałem i czas, i miejsce, i chęć do nagrywania, no to nagle nie ma karty. Ale na szczęście nie pozbyłem się mojego tajemnego pudełka z zapasowymi kartami. Tam mam jakieś, co prawda, starsze karty z mniejszą prędkością zapisu i odczytu, ale wystarczające, żeby ponagrywać. Więc zaopatrzcie się w takie pudełko, noście ze sobą zawsze zapas kart, bo nigdy nie wiadomo, kiedy wam to uratuje skórę, a nie jest to pierwszy raz, kiedy ja z tego pudełeczka korzystam. Dobra, no i plan jest na dzisiaj taki, że tą suweczkę mam już zrobioną, więc głowa troszeczkę spokojniejsza, że nie muszę już się tak bardzo spinać, ale chciałbym zajść jeszcze w jedno miejsce, zobaczyć, czy tam nie spotkam jakiegoś Urala, bo minąłem taką miejscówkę, do której nie zaszedłem, bo spieszyłem się już w to miejsce i wrócę na pewno do tej suweczki. Więc w tym momencie, myślę, możemy przejść już do tej drugiej części odcinka, tej bardziej teoretycznej, takiej rozważaniowej. Pomówimy trochę o obróbce. Jak często widzicie tutaj na kanale, ja swoje zdjęcia obrabiam dosyć mocno i często, praktycznie zawsze. I pojawiają się na kanale głosy, że no obróbka to takie, to mnie nie interesuje, bo ja wolę prosto z aparatu. Zresztą nie tylko na tym kanale. Może nie trzymajmy się tylko tego, co wy piszecie w komentarzach, ale skupmy się na tym, jakie w ogóle panuje przeświadczenie gdzieś tam na grupach i wśród fotografów przyrody. Mamy dwa obozy. Jeden obóz to ten obrabiający, drugi absolutnie nie wolno obrabiać, bo zdjęcia naturalne. I w kwestii tej rzekomej naturalności zdjęć niepoddanych obróbce, no to w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem jest to całkowita bzdura, bo naturalność nie wynika z tego, że zdjęcia się nie obrabia, tylko z paru innych elementów, z tego, czy na przykład dodaliśmy coś, czego tam nie było, albo czy usunęliśmy i tak dalej, jakby obróbka całościowo to nie jest kwestia edycji elementów na zdjęciu, to jest często kwestia podbicia kontrastu, podbicia kolorów, ściągnięcia jakichś kolorów, zabawy nasyceniem, zabawy mikrokontrastem, usunięcie szumów na przykład. Czy usunięcie szumów ze zdjęcia powoduje, że ono się staje mniej naturalne? Więc jakby może dla osób, które nie obrabiają zdjęć, nie mają z tym do czynienia, bo sobie tak postawiły za cel, za punkt honoru, nie obrabiać po prostu zdjęć dla tej rzekomej naturalności, może dla tych osób obróbka musi wiązać się, czy w ich głowie, w ich teorii obróbka wiąże się zawsze z jakimiś mega dużymi zmianami na zdjęciu. Ale generalnie, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, jeżeli robicie zdjęcia w JPEG-ach, czyli nie w RAW-ie, nie w formacie bezstratnym, tylko w formacie stratnym, w JPG, bez obrabiania, jeżeli aparat wypluwa pliki JPG gotowe w zasadzie do publikacji, nie wiem, na Facebooku, na Insta, czy do druku, czy gdziekolwiek, to musicie mieć świadomość, że te zdjęcia są już obrobione przez aparat. I ja, mając tutaj dwa aparaty, jeden A7 III, drugim nagrywam A6400, jeżeli zrobię tym samym obiektywem przy tych samych ustawieniach zdjęcie w tym samym świetle, w tym samym momencie, identyczne zdjęcie i oba te zdjęcia z obu tych aparatów będą w formacie JPG, to one się będą między sobą różnić właśnie kontrastem, nasyceniem kolorów, bo jeden aparat obrobi te zdjęcia w sposób specyficzny dla tego aparatu, a drugi aparat obrobi te zdjęcia w zupełnie inny sposób, specyficzny dla tego aparatu. Zdjęcia w formacie bezstratnym, czyli w tym formacie, który jest przygotowany do obrabiania właśnie, który należy wręcz poddać obróbce, czyli zdjęcia wykonywane w RAW-ach, aparat wypluwając te pliki, wypluwa plik, który jest płaski. On zawiera bardzo dużo informacji o świetle, o cieniach, o kontraście, o nasyceniu, o balansie bieli. Ale są to pliki, które jeżeli obejrzymy tak prosto z aparatu taki plik RAW,
no to on nie jest przyjemny dla oka, bo on z założenia ma zawierać dużo informacji, ale ma być poddany obróbce. I teraz weźmy sobie taką sytuację, gdzie fotografując ustawimy sobie w naszym aparacie, żeby on robił zdjęcie jednocześnie i w formacie JPG, i w formacie RAW, i na karcie zapisywał w tych dwóch formatach. Jeżeli weźmiemy to zdjęcie JPG z tym samym zdjęciem, tylko w formacie RAW, no to przecież w obróbce my będziemy podczas obróbki, podczas edycji tego zdjęcia w RAW-ie, będziemy w stanie doprowadzić je dokładnie do takiego samego stanu, suwakami czy jakimiś innymi technikami w Photoshopie na przykład, będziemy w stanie doprowadzić do takiego samego poziomu jak zdjęcie w JPG. Więc teraz, kiedy wiemy, już ustaliliśmy tutaj, myślę, że wszyscy się z tym zgodzą, że nasze aparaty, nawet jeżeli my nie obrabiamy tego zdjęcia, to one obrabiają plik JPG po prostu za nas. Więc technicznie każde zdjęcie zostało poddane obróbce. I to wcale nie jest coś nowego, bo przecież nawet za czasów filmów analogowych, wywołując takie zdjęcie w ciemni, no to fotograf miał ciągle dużą kontrolę nad tym, jak to zdjęcie będzie wyglądać ostatecznie w swojej ostatecznej postaci. Również można było narzucić sobie dane opcje kolorystyczne, spowodować jakiś zafarb, czy podbić bardziej zielone, czerwone, niebieskie tony, bawić się kontrastem, wykonać sepię, wykonać zdjęcie czarno-białe i pewnie wiele innych rzeczy, o których ja nie mam pojęcia, a dało się uzyskać podczas wywoływania zdjęcia właśnie w ciemni. Więc nawet kiedy nie mieliśmy dostępu do programów graficznych, w ciemni, w dalszym ciągu zdjęcie poddawane było przecież obróbce. I w związku z tym ja będę zawsze stał murem za stwierdzeniem, że rozsądna obróbka zdjęcia wcale nie deklasuje go jako zdjęcia naturalnego. W dalszym ciągu może być to zdjęcie, które pokazuje rzeczywistość tak, jak fotograf ją zobaczył swoim okiem. I w dalszym ciągu zdjęcie może przedstawiać takie światło i takie warunki, nawet po obróbce, bawiąc się kontrastem, wszystkimi innymi suwakami w Lightroomie i używając wszystkich dostępnych narzędzi w Photoshopie. Ale jeśli nie, jeśli zmienimy zdjęcie w Photoshopie czy w Lightroomie w taki sposób, że będzie ono przyjemne dla oka, ale nie będzie już oddawało w 100% tego, co my zastaliśmy na miejscu. Co wtedy? I słuchajcie, oczywistym jest, że my możemy wyedytować to zdjęcie w takim wymiarze, w takim stopniu, w jakim chcemy. Możemy to zrobić tak, jak omówiliśmy to wcześniej, zachowując pewien stopień naturalności, zachowując te warunki, które my zastaliśmy na miejscu, ale możemy też sprawić, że te warunki będą wyglądać zupełnie inaczej. I to jest największy zarzut w kierunku takiej mocnej, agresywnej edycji zdjęć, ale z drugiej strony takie stworzenie naturalnie wyglądających, sztucznych warunków, powiedzmy, też wymaga pewnej wprawy i pewnego poziomu umiejętności. No ale oczywiście podczas obróbki zdjęć możemy również wnieść taki element kreatywności, taki element własnej weny twórczej właśnie do tych fotografii, które wykonaliśmy i które obrabiamy. Możemy całkowicie je zmienić i to jest właśnie największy zarzut stawiany pod adresem obrabiania zdjęć. Ja postaram się tutaj posłużyć przykładami, będę Wam puszczał tutaj zdjęcia i opisywał je. To będą moje zdjęcia i będą opisane, na zasadzie obrobione moim zdaniem mocno i minimalnie. Sami będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają niektóre moje prace przed i po. I oczywiście ja również obrabiam zdjęcia bardzo mocno. Zdarza mi się nawet usuwać z nich niechciane elementy. I oczywiście tego typu zdjęcia z usuniętym na przykład, nie wiem, drzewem czy pniem, wystającą gałęzią, liściem, który nie pasował mi do całej kompozycji, bo najczęściej to są tego typu rzeczy, które właśnie usuwam. Nigdy nie edytuję zdjęcia, gdzie na przykład gałąź zasłania mi ptaka, nie usuwam tego i nie wklejam tam sztucznie dorobionych piór. Jeżeli jest jakaś przeszkadzajka na zdjęciu, to nie mam w ogóle oporów i usuwam ją bardzo często, bo moim zdaniem ten końcowy efekt to w zamyśle ma być moje zdjęcie, moja kompozycja, mój zamysł, moja twórczość po prostu. Więc jeżeli w osiągnięciu takiego celu, jaki sobie założyłem, wizji zdjęcia, którą ja miałem w głowie jeszcze przed naciśnięciem spustu migawki, jeżeli przeszkadza mi w tym właśnie jakaś przeszkadzajka typu wystająca gałąź, to nie kryję się z tym, nie krępuję, że usuwam po prostu tego typu rzeczy.
czasami nie muszę tego robić. Czasami uda się zrobić zdjęcie tak czyste i tak kompozycyjnie idealne, że nie muszę nic usuwać, nic modyfikować. Podkręcę kontrast, nie wiem, zejdę z kolorami niżej, czy podkręcę je. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, co można zrobić w programie graficznym szybko, łatwo, trudniej, mniej trudno. Natomiast faktem jest, że trzeba się tego wszystkiego też nauczyć. I o tym też powiem na końcu, bo część z Was z tego, co zrozumiałem w komentarzach, nie obrabia, bo myślicie, że jest to jakaś sztuka tajemna, której opanowanie zajmie Wam lata. Nie, nie jest tak i o tym też powiem. Więc tak, jak najbardziej, czasem uważam, że warto ingerować w zdjęcie troszeczkę mocniej, niż tylko bawić się kolorami, kontrastem i ekspozycją, bo dzięki temu to zdjęcie jest po prostu dla nas przyjemniejsze. Jeżeli przyjrzycie sobie moją galerię na Instagramie, te zdjęcia od pewnego czasu są takie spójne. Wydaje mi się, że można wyłapać na nich na przykład to, że bardzo rzadko przeostrzam zdjęcie, że raczej staram się, żeby te kolory były miękkie, takie bardziej pastelowe. Nie podnoszę za bardzo clarity, nie podnoszę tego mikrokontrastu. Staram się, żeby zdjęcia były raczej poprawnie naświetlone, niż takie mocno kontrastowe, niedoświetlone na przykład, albo prześwietlone. Chociaż zdjęcia high-key, low-key też bardzo lubię. To jest też sposób generowania zdjęć w trakcie obróbki. I teraz, co moim zdaniem jest największym plusem, największą zaletą właśnie możliwości, jakie daje edycja zdjęć? No właśnie to, że nasze zdjęcia mają swój charakter, tak? Wychodząc w teren, robiąc zdjęcia tylko i wyłącznie dokumentacyjne, nie obrabiając ich, za każdym razem jesteśmy zdani na to, jakie warunki napotkamy. Jednego dnia to zdjęcie będzie ciemne i ziarniste, innego dnia będzie prześwietlone i bez grama ziarna. A to wszystko zależy tylko i wyłącznie od szczęścia, od tego, kiedy i jak pojawimy się w terenie. Na niektóre ujęcia bez edycji czekalibyśmy dosłownie całe życie. I są to zdjęcia bardzo często, które wygrywają konkursy. Ponieważ warto tutaj zaznaczyć, że do konkursów fotograficznych bardzo często bierze się pod uwagę to, w jakim stopniu zdjęcie zostało obrobione. I te zdjęcia, gdzie ingeruje się w nie bardzo mocno, one po prostu nie przechodzą, nawet nie wychodzą z pierwszego etapu. A jeżeli chodzi o szansę na wygraną, to jest ona całkowicie wyeliminowana. Zero szans na wygraną, jeżeli zdjęcie jest przeedytowane. W większości konkursów fotograficznych bierze się pod uwagę to, czy zdjęcie zostało obrobione mocno, czy tylko delikatnie. Więc uwierzcie mi, że ja naprawdę po części rozumiem to oburzenie niektórych osób, które na przykład nie edytują zdjęć, że edytując zdjęcie, ono ma większe szanse na, nie wiem, na przykład więcej lajków na Instagramie, jeżeli komuś na tym zależy, tak? Bo to w sumie publikujemy na Instagramie, żeby to zdjęcie niosło się jak najdalej, jak najszerzej. I teraz zdjęcia edytowane mają łatwiej, bo na przykład możemy wytworzyć iluzję rewelacyjnego, super światła, zachodzącego słońca, dodać jakieś bliki. No można zrobić w zasadzie wszystko, tak? Ciężko jest wytłumaczyć osobie, która nie obrabia zdjęć, że raczej większość fotografów nie dodaje jakichś skomplikowanych efektów do tego zdjęcia. Bardzo często jest to tylko rozjaśnienie, właśnie zabawa kolorami, jakieś minimalne korekty. Bo nawet osoby edytujące zdjęcia, ja to wiem po sobie, nie podobałyby mi się moje zdjęcia, gdybym wiedział, że gdybym miał świadomość, że wyedytowałem je tak mocno, że całe zdjęcie zostało zmienione i jedyne, co pozostało w nienaruszonym stanie, to obiekt fotografowany. Na przykład, nie wiem, jeżeli miałbym sfejkować zachód słońca albo wschód, albo jakieś mega fajne bliki w tle, dodać jakieś super ultra rozmycie, raczej wiedziałbym, że już wtedy to nie jest zdjęcie, że to... No czułbym bardziej, że moja praca stała się grafiką komputerową niż zdjęciem, tak? Więc warto zachować tutaj ten balans. Ale jeżeli dalej uważacie, że taka forma, powiedzmy, head startu, forma przewagi nad osobami, które nie edytują zdjęcia, jest nie fair, to ja wam powiem jedną bardzo ciekawą rzecz. Wystawcie swoje prace do konkursów fotograficznych, bo tam premiowane jest to, że zdjęcie nie jest wyedytowane, albo jest wyedytowane tylko w taki bardzo podstawowy sposób, jak to robi aparat, czyli na przykład, nie wiem, podniesienie kontrastu, tak, albo zmiana, minimalna korekta ekspozycji. I tyle. Więc w konkursach fotograficznych zdjęcia, które są mocno ciężko wyedytowane, są automatycznie wyrzucane, trafiają do kosza, nie przechodzą dalej, nie wychodzą z podstawowego, z pierwszego etapu tego konkursu. Więc jeżeli chcecie w jakiś sposób poczuć tą gratyfikację za to, że nie edytujecie swoich zdjęć w ogóle, to bierzcie po prostu udział w konkursach. Konkursy fotograficzne, tak jak powiedziałem, nie premiują tego, że zdjęcie jest wyedytowane, a wręcz
zachęcają i jest to jeden z wymogów, jeden z głównych założeń konkursów fotograficznych, tych renomowanych oczywiście, tych największych, tych takich robionych z głową, takich, gdzie najwięcej osób startuje, więc teoretycznie jest to najlepszy sposób, żeby sprawdzić siebie i swoje umiejętności jako fotografa. Wystawiajcie swoje zdjęcia po prostu do konkursów. Jeżeli jury uzna, że zdjęcie kogoś, jakiegoś waszego konkurenta jest przeedytowane, przez co wy mielibyście pewnie gorszy wynik, jeżeli takie zdjęcie będzie przeedytowane, to ono nie przechodzi dalej. Tak jak powiedziałem, ja jestem raczej fanem obróbki, bo jest to dodatkowe narzędzie, do którego my mamy dostęp. Jeżeli mam dostęp do lepszego obiektywu, czy do lepszego aparatu, czy do lepszego programu graficznego na przykład, no to ja korzystam z tych udogodnień, które mam pod ręką, tak? I teraz, żebyśmy nie zrozumieli się źle, ja absolutnie nie jestem fanem jakiegoś takiego bardzo ciężkiego obrabiania pod tytułem, nie wiem, całkowita podmiana tła. Tak jak powiedziałem, jeżeli jedyne, co pozostało na zdjęciu bez zmian z tego, co zastaliśmy w terenie, to obiekt fotografowany, no to takie zdjęcie jest już raczej grafiką komputerową, jest totalnie wymysłem, fantazją tego grafika, fotografa, grafika, obojętnie. Ale jeżeli ja mogę przyciemnić element zdjęcia, który mnie nie interesuje, na którym nie chcę, żebyście wy jako widzowie czy inni, którzy oglądają te zdjęcia, skupiali uwagę na tym elemencie, to ja bardzo często na przykład, to jest jeden z moich stałych zabiegów, że przyciemniam dół zdjęcia i część zdjęcia za modelem, a rozjaśniam na przykład przed modelem. Właśnie po to, że ludzkie oko do kontrastu, do najjaśniejszych i najciemniejszych partii bardzo szybko lgnie, a ja chcę, żeby oglądając moje zdjęcia, ludzie skupili się właśnie na modelu, którego fotografowałem, żeby to było pierwsze, co wy i inni oglądając te zdjęcia widzicie. I jest to taka dosyć znana technika, że po prostu, nie wiem, czy ściąga się kontrast z elementów, które nas nie interesują, czy których nie chcemy za bardzo uwydatnić na zdjęciu. Więc tego typu zabiegi tak naprawdę to są sztuczki, tak? Bo na zdjęciu końcowo nie widać, co było rozjaśnione, co było przyciemnione. Staramy się zrobić to tak, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. Ale mimo wszystko jest to zestaw sztuczek, z których trzeba się też nauczyć korzystać, tak jak uczymy się obsługi aparatu, obsługi trybu manualnego, uczymy się światła, uczymy się zasiadki, uczymy się informacji o tych zwierzętach, które tropimy. W taki sam sposób należy nauczyć się programu graficznego. Ja nie mówię, żeby od razu nauczyć się Photoshopa, ale na przykład do tych osób, które boją się zacząć obrabiać zdjęcia, jedna rada, jedna sugestia. Lightroom to jest program do obróbki zdjęć, który bazuje głównie na suwakach. Macie suwaki i w czasie rzeczywistym widzicie, co przesunięcie tego suwaka zmienia na zdjęciu. Więc wystarczy tak naprawdę pobawić się z samej ciekawości, co możecie zrobić, co więcej możecie wycisnąć ze swoich zdjęć. Lightrooma tak naprawdę nie trzeba się uczyć. Znaczy oczywiście są tam bardziej zaawansowane opcje, ale takiej podstawowej obróbki, zabawa suwakami i zobaczenie na żywo, co ta zabawa robi z waszym zdjęciem i zostawienie tych suwaków na takim poziomie, jaki wam odpowiada, to jest bardzo prosta metoda na szybką obróbkę zdjęcia. Więc niekoniecznie Photoshop na start, ale Lightroom jak najbardziej, bo jest to bardzo intuicyjny i prosty program. Więc tak podsumowując już, moim zdaniem fotografia jest pewną formą sztuki. I jeżeli w celu wyrażenia tej sztuki, wyrażenia siebie i stworzenia zdjęcia, które my mamy w głowie, stworzenia obrazu, który my sobie gdzieś tam upatrzyliśmy i który my i kompozycyjnie, i kadrując, i w terenie dobierając odpowiednie ustawienia chcemy stworzyć. Jeżeli do tego wszystkiego możemy dodać szczyptę właśnie takiego artyzmu pod tytułem edycja w programie graficznym, to dlaczego z tego nie korzystać? To zdjęcie ma być przede wszystkim naszą wizją, ma podobać się nam, a jeżeli przy okazji spodoba się komuś, no to chyba niezależnie od tego, czy to zdjęcie było edytowane, czy nie było edytowane, ktoś ma prawo powiedzieć, że ono mu się podoba. Jeżeli podobają się komuś zdjęcia wyedytowane, słabo, średnio, ciężko, do przesady, to chyba nikt nie ma prawa mówić temu komuś, że to zdjęcie nie powinno mu się podobać, bo jest na przykład wyedytowane do przesady albo wcale. I słuchajcie, ja zauważyłem jeszcze jedną prawidłowość i może to, co powiem, będzie niemiłe dla niektórych osób, może delikatnie uszczypliwe, ale takie jest moje zdanie i nie mam zamiaru się z tym kryć. Ja zauważyłem, że szczególnie na grupach fotograficznych na Facebooku osoby, które najbardziej zaciekle bronią tych naturalnych zdjęć, ich naturalności, bo przecież to jest przyroda i trzeba zachować ją na zdjęciu w takim naturalnym stanie, w jakim my ją zastaliśmy. No, najczęściej te głosy pochodzą od osób, które później zapytane o obsługę Photoshopa czy Lightrooma, one nigdy tego nie dotknęły, one nigdy nie mają zamiaru, one nie wiedzą, z czym to się je i nie będą się tego uczyć, bo to jest B, bo to jest F, bo to psuje naturalność zdjęcia.
no to sorry, ale jeżeli krytykuje się coś, o czym nie ma się zielonego pojęcia, z czego się nigdy nie korzystało, no to ta krytyka jest dla mnie totalnie bezwartościowa. A jestem w stanie się założyć, że osoba, która nauczyła się obrabiać zdjęcia i na przykład przestała, bo chce zachować w tych zdjęciach swoją naturalność, bo nagle stwierdziła, że ona już nie chce obrabiać, bo chce więcej czasu na przykład spędzić w terenie. W każdym razie osoba, która potrafi obrabiać zdjęcia, a świadomie przestała to robić, bo chce zachować taki stan jak najbardziej zbliżony do tego, co podczas wykonywania tego zdjęcia można było zastać, to ja przynajmniej nigdy nie spotkałem się, żeby tego typu osoba krytykowała kogoś za obróbkę zdjęć. Także nieznajomość czegoś nie oznacza, że to coś jest złe. Nie powinniśmy bać się tego, czego nie znamy. Takie jest moje zdanie. I mam nadzieję, że po tym materiale część z Was sięgnie mimo wszystko po tego Lightrooma, chociaż po to, żeby nabrać perspektywy, żeby zobaczyć, jak naprawdę to wygląda, że te dwa czy trzy suwaki przesunięte w górę lub w dół, w prawo lub w lewo nie tworzą od razu ze zdjęcia grafiki komputerowej, bo tak, da się stworzyć grafikę komputerową ze zdjęcia, oczywiście, można przesadzić, tylko kim my jesteśmy, żeby mówić komuś, gdzie jest ta umowna linia przesady. Niech każdy sobie edytuje po swojemu lub nie edytuje wcale. Najważniejsze jest to, czy dane zdjęcie nam się podoba, czy nie, ale jeżeli chcemy warunków fair do porównania takich zdjęć, jeżeli chcemy poczuć, że nasze zdjęcie nie zostało na przykład przez brak obróbki niedocenione przypadkiem, to tak jak mówię, weźmy po prostu udział w konkursie i tam już jury zadecyduje o tym, czy nasze zdjęcie na równym poziomie z innymi zdjęciami, bo przecież wszystkie są nieobrobione, ma szansę, czy nie ma szans. I w tym materiale, który znowu pewnie wyszedł około 30-minutowy, to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o obróbce zdjęć oczywiście. Mam tutaj nadzieję na bardzo gorącą, zagorzałą dyskusję w komentarzach. Oprócz tego zostawcie po sobie może jakiegoś suba, jeżeli te materiały trafiają do Was, podobają się Wam i wyciągacie z nich jakieś wartości merytoryczne, które później przydadzą się Wam w codziennym fotografowaniu, w wychodzeniu w teren. Pamiętajcie też, że w komentarzu możecie zadać pytanie, które jeżeli będzie ciekawe albo będzie dostatecznie często się powtarzać, to ja w kolejnym materiale pod tytułem Q&A, czyli odpowiedzi na Wasze pytania, będę odpowiadał przed aparatem na to właśnie postawione pytanie. Także jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, chcecie troszeczkę dłużej o tym posłuchać, zapytajcie w komentarzu i być może to pytanie trafi do kolejnego materiału z odpowiedziami na Wasze pytania. A na ten moment to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Hej! Sleep when I close my eyes. What the hell am I supposed to do? Oh my God, I can't breathe, and I don't know why angels come and they leave into the midnight sky. You only know how much you meant. You.